9 września na zaproszenie pani poseł Lidii Geringer-de-Oedenberg 50 osób z Dolnego Śląska odwiedziło siedzibę Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Uczestnicy wyjazdu wzięli udział między innymi w posiedzeniu plenarnym, wykładach, prelekcji i spotkaniu z europosłanką. Wyjazdy studyjne okazują się jedną z najlepszych form edukacji społeczeństwa w zakresie działań Unii Europejskiej. To mi się bardzo podoba, jak tutaj u pani poseł, że te pieniądze, na przykład, które tutaj dostaję z parlamentu, to są wykorzystywane właśnie w taki sposób, tak pożyteczny, że obywatele, ludzie z naszego województwa mogą się tak dużo dowiedzieć właśnie na takich wyjazdach. Posłanka w Europarlamencie zasiada już drugą kadencję, reprezentując regiony Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Według rankingu Instytutu Spraw Publicznych w 2009 roku została uznana za najaktywniejszą polską europosłankę. Pomimo napiętego harmonogramu pracy zorganizowała już 61 wyjazdów do Brukseli i Strasburga. Jest liderką wśród wszystkich polskich europosłów w tej dziedzinie. Organizuje dużo wyjazdów, w tym roku aż 10 autobusów po 50 osób, zatem łatwo policzyć, jaka to jest liczba. Łącznie ponad 3000 osób już zaprosiłam. 3000 zaangażowanych, fajnych, entuzjastycznie nastawionych do siebie i do społeczeństwa osób. Wizyta w siedzibie Europarlamentu, uczestnictwo w sesji plenarnej, prelekcja w Trybunale Praw Człowieka to tylko niektóre z atrakcji, jakie czekały na uczestników wycieczki. Ogromne wrażenie na mnie zrobiła sala parlamentarna, gdzie mogłem zobaczyć pracę ponad 700 posłów, między innymi polskich posłów, w czasie głosowania. Wyjazd bardzo ciekawy, spotkanie z panią poseł zwłaszcza, fascynujące spotkanie w Trybunale Praw Człowieka, dużo ciekawych informacji, ogólnie świetny wyjazd, bardzo fajne przeżycie. Nie spodziewałam się, że będzie tak fajnie, że zobaczę tyle, że poznam tylu fantastycznych ludzi i że poznam panią europoseł, która naprawdę wie, co tu robi, która godnie reprezentuje nas jako wyborców. Bardzo podobał mi się wczorajszy wykład w Trybunale Praw Człowieka. Tak, bardzo pani ciekawie opowiadała, widać, że to była osoba na poziomie, a ja lubię takie osoby, więc bardzo mi się podobało. Jednym z punktów wyjazdu było spotkanie z panią poseł, na którym opowiadała o swojej pracy, działaniach parlamentu i odpowiadała uczestnikom na pytania, które dotyczyły głównie aktualnej sytuacji w naszym kraju. Uczestnikami wyjazdu byli laureaci konkursów organizowanych przez europosłankę, zasłużeni obywatele, urzędnicy i wolontariusze. Wyjazdy są nagrodami za pracę społeczną. Trzeba na nie zasłużyć. Trzeba wygrywać konkursy, którym patronuje albo który sama organizuje. Można być nominowanym przez organizację społeczną za swoją działalność. Ja te nominacje przyjmuję i potem rozdzielam miejsca w czasie tych wizyt. Można również wylicytować takie wyjazdy, bo ofiarowuje je na różne aukcje, w tym na przykład Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Kilkanaście miejsc takich można było wylicytować, a pieniądze poszły na szlachetny cel. Zatem nie można sobie takiej wycieczki tak na dobrą sprawę ani zamówić, ani zapisać się, ani wykupić poza tą częścią charytatywną. Trzeba na nią po prostu zasłużyć. Świadomość polskiego społeczeństwa odnośnie funkcjonowania Unii Europejskiej wydawałoby się, że z roku na rok jest coraz większa, ale wciąż prawie 60% Polaków uważa, że ma niewystarczającą wiedzę na temat Parlamentu Europejskiego. Wyjazdy studyjne są doskonałą okazją do zdobycia wielu jakże ważnych informacji na ten temat. Takie wyjazdy są potrzebne i w takich wyjazdach powinno bardzo dużo uczestniczyć młodzieży. Właśnie tutaj kieruję wzrok w kierunku najmłodszych, dlatego że oni powinni wiedzieć, jaką mają szansę w życiu tylko dzięki temu, że należymy do Unii. Wyjazd okazał się nie tylko ważnym wydarzeniem dla mieszkańców naszego regionu, ale także ciekawą lekcją wiedzy o Unii Europejskiej. Wysłuchane wykłady i prelekcje zdecydowanie zwiększyły wiedzę uczestników. Na pytanie, ile państw członkowskich jest obecnie w Unii, zgodnie odpowiadali. 27. Zachęcamy pozostałych polskich europosłów do wzięcia przykładu z dolnośląskiej posłanki. Należy przypomnieć, że podstawą dobrego funkcjonowania każdego państwa jest odpowiednia wiedza i świadomość jego obywateli.